Hej, kochani! Dzisiaj sposoby na piękną, zadbaną, białą płytkę paznokcia. Pierwszy sposób. Do niego będziecie potrzebować łyżeczkę, miskę, sodę oczyszczoną i wodę utlenioną. Wszystko razem mieszamy, żeby powstała nam taka gęsta papka. Ja wszystko robię, słuchajcie, na oko. I później gdy mamy już gotową tą papkę, nakładamy ją na właśnie płytkę paznokcia i delikatnie wmasowujemy. Możecie to robić przez 5 2 minuty, w zależności ile macie czasu. Powiem wam, że efekty są naprawdę niesamowite. Płytka jest bardzo ładnie po tym wybielona. Drugi sposób do tego będziecie potrzebować pastę najlepiej wybielającą szczoteczkę do paznokci, jakąś miseczkę, żeby sobie nie narobić bałaganu. Ale powiem Wam szczerze, że możecie też to robić nad umywalką. I tak jak widzicie ja okrężnymi ruchami po prostu tak jakbym sobie czyściła paznokcie myła je e, tą właśnie szczoteczką. Na tej szczoteczce jest właśnie ta pasta wybielająca i okrężnymi ruchami. Właśnie sobie tak, jakby czyszczę te paznokcie. Efekty są bardzo ciekawe z tego względu, że oprócz wybielenia, płytka jest taka gładziusieńka i miła w dotyku. Polecam Wam! Kolejny sposób, już trzeci, będzie to nic innego jak zwykłe wcieranie cytryną w płytkę paznokcia. Jak widzicie, ja akurat mam całą połówkę, ale wy możecie też taką wyciśniętą już cytrynę użyć do tego celu. Czwarty sposób to nic innego jak biała kredka. Ja mam tutaj akurat taką najzwyklejszą białą kredkę, akurat ona jest do oczu, ale wy możecie też używać. Pamiętam, że z Avonu były takie kredki, właśnie do paznokci, do końcówek paznokci żeby był taki naturalny french sposób już <noise> teraz piąty to pamiętajcie o tym, żeby wcierać oliwkę w skórkę, w skórki wokół paznokci, jak i w samą płytkę paznokcia. Oczywiście może to być najzwyklejsza oliwka. Ja akurat mam z opi, która niesamowicie pachnie i jest zawsze w moim Stoliku nocnym i zawsze na wieczór sobie właśnie tak wsmarowuje w płytkę paznokcia i w skórki tą oliwkę. Pięknie są nawilżone, cudo. Szósty sposób to nic innego jak krem ochronny z witaminą E, i A może też być, który rewelacyjnie regeneruje skórę jak i również właśnie płytkę paznokcia i skórki. Pięknie natłuszcza, nawilża, yy, bardzo chroni właśnie skórę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o kciuku w górę. Mam nadzieję, że Wasza płytka paznokcia będzie pięknie biała i zadbana. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa!